Noe znajduje łaskę u Boga. Noe znajduje łaskę u Pana. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Jest to napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 6, werset 7. Nie było innej możliwości. Wszystko, co skaziło swe ścieżki na tej ziemi, musiało zostać usunięte. Mocarze i sławni, wszyscy bez różnicy, musieli zostać wytępieni. Wszelkie ciało musiało zostać unicestwione jako zupełnie nie nadające się dla Boga. Położę kres wszelkiemu ciału, powiedział Bóg w 13 wersecie. Pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 6. Nie chodziło o położenie kresu egzystencji jedynie pewnej części istot żywych. Nie, w oczach Pana wszelkie ciało było niepoprawnie złe i zepsute. Zostało zważone i znalezione zbyt lekkim. Tak więc Pan przedstawił Noemu jedyny środek ratunku. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 14 werset. W taki oto sposób Noe dowiedział się, co Bóg myślał na temat jego otoczenia. Wypowiadając te słowa, Bóg chciał obnażyć korzenie tego, czym człowiek pysznił się tak bardzo w swojej próżnej dumie i samozadowoleniu. Rzeczywiście serce ludzkie mogło z podziwem spoglądać na artystów, mocarzy i mężów o wielkiej sławie, podczas gdy rozbrzmiewający dźwięk lutni i fletów radował wrażliwą duszę ludzką, uprawiano ziemię i zabiegano skrupulatnie o zaspokojenie wszystkich ludzkich potrzeb w sposób, który miał wykluczyć każdą rodzącą się myśl o nadchodzącym sądzie. Jakże ciemny cień na te okoliczności rzuca z całym naciskiem wypowiedziane słowo zgładzę. Czyż kreatywny duch człowieka nie mógł wymyślić wyjścia z tej sytuacji? Czyż mocarz nie mógł wyzwolić się przez wielką swoją moc? Nie, istniała tylko jedna droga ratunku, ale dostrzec ją potrafiła jedynie wiara, a nie bystry wzrok człowieka, jego rozum, odkrywczy duch i siła wyobraźni. Wiara w Słowo Boże. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 7 werset. Słowo Boże rzuca swoje światło na wszystko, co tak skutecznie mami i oszukuje ludzkie serce. Zabiera każdy rodzaj upiększenia, usuwa złotą powłokę, którą chytry wąż przyozdawia swój ów przemijalny świat, nad którym wisi miecz sądu Bożego. Jedynie wiara daje się ostrzec przez Boga wtedy, gdy rzeczy, o których On mówi, jeszcze nie można widzieć. Natura człowieka jest opanowana, zdominowana przez rzeczy widzialne, przez to wszystko, co on sam jest w stanie dostrzec. Podczas gdy wiara z ufnością daje prowadzić się nieomylnemu Słowu Bożemu, jakże nieopisanym skarbem jest Słowo Boże w pośród ciemnego świata. Daje stabilny grunt pod nogami, grunt, który się nie chwieje nawet w najbardziej burzliwe dnie. Gdy Bóg mówił Noemu o nadchodzącym sądzie, nic jeszcze nie wskazywało na to, że miałby ten sąd nastąpić, ale Boża zapowiedź stała się realna w ufnym sercu Noego. Wiara nie czeka na objawienie się jakiejś rzeczy,
ale wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wszystkim, czego potrzebuje mąż wiary, jest pewność, że przemówi sam Bóg. Tak mówi Pan, rozwiewa każdą jego wątpliwość. Kto uczynił Słowo Boże podstawą swych przekonań, jest w stanie stawić czoła napierającemu nurtowi ludzkich opinii i przesądów. Słowo Boże wzmocniło serce Noego podczas jego długotrwałej służby i to samo Słowo Boże od tego pamiętnego dnia podniosło na duchu miliony świętych Bożych, mimo ostrego sprzeciwu świata. Dlatego nie jesteśmy w stanie dostatecznie dostrzec tego słowa, docenić tego słowa. Bez Słowa Bożego wszędzie panuje ciemność i niepewność, a z Nim światłość i pokój. Słowo Boże pokazuje i oświetla wierzącemu bezpieczną i błogosławioną drogę. Tam, gdzie nie świeci, człowiek błądzi w labiryncie ludzkich filozofii. Skąd Noe miałby wziąć siłę i wytrwałość, by 120 lat głosić sprawiedliwość, gdyby Słowo Boże nie było podstawą dla jego zwiastowania? Jakże miałby oprzeć się drwinom i szyderstwom niewierzącego świata i trzymać się mocno z świadectwa Boga o zbliżającym się sądzie? Niemożliwe. Słowo Boże stanowiło fundament, na którym Noe mógł się oprzeć, a Duch Chrystusowy, udzielając mu swojej mocy, pozwolił mu bez obaw stanąć na twardym gruncie. Dokładnie tak. Czy mamy coś, co mogłoby uzdolnić nas do wytrwania w służbie dla Chrystusa w tak złym czasie jak obecny? Dokładnie tyle, ile miał Noe. To jest dla nas wystarczające i nie potrzebujemy niczego więcej. Zastosowanie Słowa Bożego i posługiwanie się Nim pod przewodnictwem Ducha Świętego, jedynego, który może nam dać zrozumienie tego słowa, jest wszystkim, co konieczne, aby mając pełne wyposażenie, być zdolnym do wszelkiego dobrego dzieła, jak mówi nam drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, od 16 do 17 wersetu.